No jedziemy. Chodź migła. Cofnąć i będzie się wkręcał 7600, może nawet 7700. Jeszcze większy filtr, zobaczymy co zrobi, no, może przewrócić ten. Będzie super. No ale po starcie macie wzrosnąć o stówkę, nie? Wzrośnie o 2-3 nawet. To ile weź maksymalnie? Jakieś 7600, 700. A maksymalne jakie ma? 7800? Praktycznie 8 do 8 tysięcy by można dociągnąć, ale... Ale to już ale za lepiej dużo, nie? Mieć troszeczkę więcej zaciążone to śmigło. Bo po prostu spadają ci na w locie poziomym obroty do 5200. No właśnie, masz teraz ten nowy silnik Motorome, tak? To jest jako jest nazwa roboczego, czy jest... Nazwa jest podobna jak była, doszła literka LC, czyli chłodzony wodą, cieczą. LC, tak? Tak jest. To znaczy jak pełna nazwa brzmi? To jest model JR180. JR180. To znaczy, że to 180 to jest cylinder, to wszystko to samo, tak? Wszystko zostało to samo, mimo to silnik jest mocniejszy. Mhm. No ale chłodzenie wodą swoje robi. No jak ty widzisz, bo ty latałeś na tym silniku wcześniejszym, bez chłodzenia i teraz. No jest zdecydowanie lepiej. Jaką widzisz różnicę? Różnica jest taka, że silnik chodzi przede wszystkim na mniejszych obrotach, ciszej, płynniej. Mniejsze wibracje i praktycznie no, nie ma problemu z chłodzeniem, prawda? Także jest stabilna temperatura przez cały czas, no i spalanie jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o wznoszenie, wzrosło jakieś pół metra. Czyli na starym Motorome mieliśmy około 3 metrów na sekundę wznoszenie. W tym momencie mamy jakieś niecałe 3,5 metra stałego wznoszenia. Ja nie mówię o takich przyrostach, bo te przyrosty takie chwilowe to są dużo większe. Natomiast stałe wznoszenie po prostu bez utraty siły silnika to jest niecałe 3,5 metra na sekundę. I to tylko jest dzięki temu, że jest woda, że jest chłodzenie? Dzięki temu, że jest chłodzenie wodą. No silnik zupełnie inaczej pracuje. Aha, nie przejdzie. A jaka temperatura jest wczesna? Temperatura ma stabilną między 70 a 80 stopni cały czas. 83 to jest maksymalnie, co on w zasadzie... Na maksymalnych obrotach, tak? Piłując go mocno w temperaturze, testowany był w temperaturze 30 stopni Celsjusza na zewnątrz. Silnik osiągał wtedy maksymalnie 85 stopni. Mhm. Nie przekraczał tej temperatury. No i tak sobie tam pracuję w tym przedziale. Powiedz mi teraz troszeczkę polatałeś, jakie mniej więcej spalania w porównaniu do tego, Jeszcze trudno tak dokładnie to wyliczyć, bo silnik jest jeszcze na dotarciu, więc... No pira ze drzwi, nie? To tak trudno mówić. Natomiast przy mocno zaciążonym śmigle to jest spalanie na poziomie około 3,5 litra nawet. Teraz przy jakich obrotach, jakiej prędkości? Przy obrotach 5200 obrotów na... Lot poziomy, tak? Tak, na minutę przy locie poziomym. Przy spokojnych warunkach to no, skrzydło leci wtedy z prędkością około 63-5 km na godzinę. Mhm. W tej chwili lecieliśmy na grabie. Średnia prędkość to była jakieś 60-70 niecałe km na godzinę. 67-8. No, maksymalnie lecieliśmy na ponad 85 na godzinę w tamtą stronę. Ale z powrotem no to było 55-60. Był jakiś wiatr z wiatrem, bez wiatru, jak to było? Był taki lekka południowo-zachodnia odchyłka, więc tak to było. Natomiast no, spalił silnik niecałe 8 litrów. Zrobiliśmy 120 km przeszło trasy. Tam jest powrotem, tam tak? Tam jest powrotem. To ile czasu? No, w tamtą stronę lecieliśmy niecałe 50 minut, w tą stronę było troszeczkę dłużej. Mhm. Bo jest lekki podwiatr, tak? No bo no, w tą stronę lecieliśmy pod wiatr.
Jak widzisz w porównaniu na przykład tamten silnik, bo kolega leciał na tamtym motoromie, tak? No, tamta motoroma spaliła dużo więcej, bo zostało mu 1,5 litra. Mieliśmy tak samo zatankowane zbiorniki. Mhm. Tamta motoroma spaliła dużo więcej, zostało mu 1,5 litra gdzieś paliwa w zbiorniku. Czyli mu spaliła gdzieś około 6 litrów. Ale to też jest różnica między sprzętem, nie? To jest wynik nie tylko samego silnika, to jest wszystko składowa śmigła, skrzydła, silnika i śmigła. No tam jest wszystko inne, prawda? Inne mamy skrzydło, inne śmigło, inny silnik, więc to wszystko się na to... Tamto skrzydło jest po prostu szybsze, można powiedzieć, ale też jak gdyby no, musi mieć skądś tą energię, prawda? Z kolei jest mniej nośne. Do startu sam widziałeś na grabiach, no start miał dużo dłuższy, ja miałem króciusieńki ten start. Tak. Więc to wszystko jak gdyby się dosumuje i taki jest później wynik. No ale on przyleciał tutaj no troszeczkę tak przestraszony, no bo już niewiele tego paliwa na szczęście wystarczyło jeszcze. Natomiast ja miałem no, troszeczkę poniżej w połowy zbiornika. Mogłeś obrócić tam i z powrotem. Na grabie jeszcze. No, okay. Także to jest taka różnica. Także no jak na razie silnik smarowuje się rewelacyjnie. I no, uważam, że nic więcej nie potrzeba do tego. A jak będzie dalej, no to będziemy jeszcze testować, będziemy sprawdzać i zobaczymy, jak to będzie się dalej sprawowało. Okej. Dobra, mamy nową trajkę. Może opowiedz coś, może zacznijmy od przodu, no, trajka, tutaj no, od kółka. Co jest, jakie zmiany? Mały facelifting. Z głównych zmian to jest przede wszystkim widelec z przodu, który jest no, odchudzony. Jaka jest różnica? Pokaż tam. No, tamten był taki kanciasty, inaczej robiony, w tej chwili jest odchudzony. Ma oczywiście mniejszą wagę, nie wpływa to w żadnym stopniu oczywiście na wytrzymałość tego wszystkiego. Kolejna taka zmiana albo dodatek, no to jest kokpit, który mamy między nogami, gdzie świetnie wszystko pilot widzi. Możemy zamontować ten tablet. 8-calowy, gdzie mamy mapy, wszystkie parametry, strefy. Możemy do tego podłączyć wariometr Bluetooth, który nam pokazuje dokładnie wznoszenie, jakie mamy. Cały kokpit oczywiście jest łatwo wypinany. Można go też szybko opuścić do wsiadania, żeby było wygodniej, to się go opuszcza. Do transportu go możemy, wypinając dwa zaczaski, ściągnąć całego. Dobra, tutaj. Troszeczkę, no to tu mamy tu oczywiście mamy odpalanie, gaszenie, włącznik stroboskopu. Mhm. I to jest odpalanie, tak? Nie, to jest gaszenie, z drugiej strony mamy gaz. To choć pokażmy odpalanie. Co jest, mamy z drugiej strony. Tu mamy główny włącznik, włączamy włącznik, uruchamiamy w tej chwili pompę, no i odpalamy silnik, prawda? No i mamy manetkę gazu, która trzyma nam zadane obroty. Dodatkowo oczywiście jest tu mamy pedał gaz na start, nożny, tak? Który w każdej chwili możemy użyć, zwiększyć obroty i wracają obroty. A tam to jest hamulec. Tu mamy hamulec. Tutaj masz pętelki takie podnogi. Tak, to jest jak oczywiście twój pomysł i muszę powiedzieć, ja że, to podpatrzyłem, także. Że po prostu świetnie się to sprawdza. No w locie po prostu nogę możemy luźno sobie puścić, nie musimy się zapierać ani nic. No i również przy lądowaniu, mamy tak, ten plus, że ta noga nam tu nigdzie w bok nie ucieknie, jest trzymana cały czas przy tym, a ponieważ to jest dość miękkie, więc w żaden sposób nas tutaj to nie przeszkadza. Przeszła zmiana też siedzenia, opowiedz coś. Tak, no fotel został że fotelek. Tak powiem, no, dopracowany tak, żeby się siedziało jak najwygodniej, jest wyprofilowany tak, żeby no, można powiedzieć, mieć taką półleżącą pozycję w locie, jest bardzo wygodny. Właśnie, bo w tej chwili trajka stoi pod takim kątem, no jest, więc w locie troszeczkę... W locie, tak, no ona się unosi, przednie koło troszeczkę idzie do góry, no i w tej chwili mamy wtedy taką optymalną pozycję do lotu, bardzo wygodną. Co jeszcze tutaj? Zbiornik paliwa. No zbiornik jest taki, jaki był tutaj. Nic... 19 litrów, tak? No 18 litrów. 18 litrów. Tak na spokojnie można wlać. No kolejną taką większą zmianą, no to jest całe tylne zawieszenie, które zostało zmodyfikowane, odchudzone. Dawniej tu był zaszczał taki jeden duży. W tej chwili ten zaszczał jest taki malutki. Jest linka zabezpieczająca dodatkowo, natomiast no, plus jest tego taki, że wystarczy tutaj jedną zawleczkę wyciągnąć i praktycznie chowa nam się to do transportu całe zawieszenie tam pod siedzeniem.
No i to są takie, główne, powiedzmy, zmiany. Tam jeszcze troszeczkę się pozmieniały kąty. To widzimy linka, która idzie. Linka zabezpieczająca dodatkowo, która idzie oczywiście od dołu aż do węzła podpięcia. No i to jest w zasadzie wszystko. Mhm. Silnik. Coś o silniczku może powiedz. Silnik, no tak, już wspominaliśmy. No jest to pierwszy egzemplarz. Testowy na razie. Prototypowo testowy, ale sprawuje się bardzo dobrze. Już kolejne egzemplarze już są, już się montują w kolejnych trajkach, więc no wszystko wskazuje na to, że będzie to... Tu mamy, widzimy, elektrostarter. Tak, jest malutki elektrostarter, jest to bardzo wygodna rzecz, bo można zawsze sobie ten silnik wyłączyć, bez problemu on zapala. Gaźniczyk jaki tutaj jest? To jest oczywiście standardowy Walbro 37. Sprawdzony, tak? Sprawdzony, tak jest, powszechnie stosowany. Chłodniczka, no to jest prototyp jeszcze chłodnicy, który zrobiłem. Sam, tak? Żeby po prostu tak dopracować po prostu te wszystkie parametry. No i w tej chwili już seryjnie już troszeczkę inne. No już są robione seryjnie. No tu jest jeszcze tak troszeczkę to mocowanie inaczej było zrobione, bo to była przeróbka chłodnicy. Natomiast w tej chwili już jest oryginalnie robione. Wszystko tak jak ma być według tych parametrów. To jest czujnik. Mamy czujnik, tak, na wężu, który wychodzi nam z głowicy. Mamy czujnik temperatury płynu chłodzącego. Mhm. Zamontowany i odczyt parametrów wszystkich oczywiście mamy tam na pulpicie w kontrolerze. Z tego co pamiętam, rozmawialiśmy, tak, ale to pamiętam, że mówiłem Romanowi, żeby troszeczkę zmienił tą rurę. Jakie są zmiany w porównaniu do tamtej, co jest? Rura jest w zasadzie generalnie jest ta sama, tylko no jest inne położenie, prawda? No dawniej te rury były wyprowadzane tutaj do góry. W tej chwili ten tłumik jest tutaj położony za rezonansem. No tłumi troszeczkę, jest mniejszy hałas, no bo nie ma bezpośrednie oddziaływania tam na ucho. Mhm. Jest tutaj tłumiony przez śmigło. Silnik jest po prostu, ma mniejsze gabaryty, przez to jest zgrabniejszy. Gdyby chciał ktoś do transportu, do zwykłego kombi to wkładać, to nie przeszkadza wtedy. Także wszystko fajnie się to układa. Rozumiem, że to jest trajka jeszcze, tak jak mówię, będzie dopracowywana, nie? Bo to jeszcze nie jest wersja końcowa. Są liftingi jakieś takie. Cały czas są liftingi, tak jak w samochodach. Tak. Ale na razie... W jakie plany jeszcze raz teraz do dorabiania? Czego jeszcze planujesz tutaj dorobić w tej trajce? Mamy już przygotowaną owiewkę na spodu. Z przodu. Będzie delikatna owiewka. To znaczy, a wtedy ten kokpit z przodu zniknie, czy zostaje? A dodatkowo przychodzi z przodu, przed kołem będzie malutka owiewka. Mhm. No i na koła przyjdą dodatkowo jeszcze też malutkie owiewki, które... Tak jak wtedy na zdjęciach. Takie dokładnie jak są na zdjęciach, dokładnie tak to będzie wyglądało. Mhm. To jest generalnie wszystko, tak? To jest w zasadzie wszystko na tą chwilę. Mhm. No cóż, dziękuję Ci, Marcin, za opowieść o nowej trajce. No i... Ładna opowieść, po prostu to są fakty. fakty za reklamę, nie wiem jak to powiedzieć. Prawdziwe. No i życzymy Ci powodzenia i udanych startów, miękkich lądowań. Dzięki, zapraszam wszystkich do Zatora. Będzie okazja tylko, to można spróbować. Jak ktoś ma doświadczenie, można wsiąść, polatać, nie ma problemu. Dziękuję, no to cześć.